Gdzie nam się teraz trzy albo cztery różne osoby? Najpierw Bart Lwowski i Tromta Dracji, ale tak pisano w latach 60. Bardzo świetny poeta. Aurelii Urbański. Płoną stogi i brogi, dwór chłonięty pożogą, a w tym dworze dziewięciu. Prócz nich więcej nikogo. A byli tam. Teraz są to wspomnienia. Leon Bończa-Rutkowski, dzierżawca dworu w Glanowie, prapradziad Andrzeja Nowaka-Zemplińskiego, malarza, właściciela dworu niedaleko Warszawy. Teofil Rutkowski, jego syn. Pokazałbym Państwu zdjęcia, gdybym mógł je rzucić, ale proszę sobie wyobrazić, facet z czarną brodą, młody, ogniem w oczach. I następnie Aleksander Krukowiecki, dowódca oddziału i jego waleczni towarzysze. Adam Jaworski, porucznik, Ludomir Friedrich, podporucznik, Leon Staszewski, podoficer i szeregowcy. Kajetan Borowiecki, Józef Dudasiński, Józef Górski, Ferdynand Jone, Edward Kaczorowski, Martini oraz Karol Firganek. Na razie szeregowiec, później porucznik, dziadek pani Janiny Suszkowej, autor jedynego znanego i zachowanego pamiętnika. Magazyn paryski Illustration wczesną jesienią 1963 roku, miesiąc mniej więcej po tym wydarzeniu, pisał: zamieszczamy w naszym piśmie 5 drzeworytów wedle szkiców naszego specjalnego korespondenta tyczących się ostatnich wydarzeń w Polsce. Hrabia Aleksander Krukowiecki wraz z 9 ludźmi odcięty od głównego oddziału zabarykadował się we dworze glanowskim, Château de Glanów. Tam też miała miejsce jedna z najbardziej heroicznych scen obecnego powstania. Rosjanie zapalili dwór, a Krukowiecki, wezwany do poddania się, powtórzył słowa Starej Gwardii, oczywiście Gwardii Napoleona. Są dwie wersje, jak Państwo wiecie. Jedna merde, a druga właśnie taka. Tu wersja: Polak umiera, ale się nie poddaje. I ze swoją szczupłą gromadką dzielnych opierał się całej kompanii moskiewskiej. Wróg powitany gęstym ogniem nie ośmielił się szturmować pałacu i wycofał się przed nocą, utraciwszy 60 kilku ludzi. Pamiętnik Karola Firganka. Zaraz po studiach w Wiedniu dostałem pracę w biurze kolei we Lwowie. Przy placu Halickiem była kawiarnia Józefa Müllera, tak zwana Józia. Tam rozprawiano najżarliwiej o polityce. W tej kawiarni schodziłem się z kolegą ze szkoły i dowiedziałem się, że idzie do powstania. Pomyślałem sobie, i ja pójdę. Posłałem o urlop dwumiesięczny do Wiednia, do władzy centralnej, który to otrzymałem. Konstanty Nowak, dzierżawca dworu w Glanowie. Teraz przenosimy się już w miejsce, do którego on będzie szedł. W czerwcu 1963 roku, dokładnie 10 tego miesiąca, otrzymałem polecenie od Rządu Narodowego w Krakowie, aby zrobić plan przejścia dla oddziału Krukowieckiego z Krakowa przez Pieskową Skałę, a potem przez Glanów, gdzie był dwór mojego teścia, za Imbramowice, żeby połączyć się z większym oddziałem Zygmunta Chmielińskiego. Plan sporządziłem i oddałem osobiście w Krakowie, w tajnym biurze Rządu Narodowego, w hotelu Saskim przy Rynku. Firganek. Nasunęły mi się poważne myśli, skoro już zgłosiłem się do powstania. Strzelam źle. Czy dam radę na magnety? Tu był opis polowania na kaczki, kiedy pierwszy zaczął strzelać ze strzelby i spudłował do wszystkich kaczek, które mu się dowinęły. Ale widziałem we Lwowie w kawiarni Józia niejakiego Waltera, który nawet leżąc ranny, rozciął hałbagnetem Moskalowi łeb. Tego ja nie potrafię. Ale jest rada. Rewolwer. Zamówiłem rewolwer w Wiedniu, który wkrótce przysłano mi pocztą. A więc teraz mogę iść na magnety, mając rewolwer, by strzelać z bliskiej odległości. Konstanty Nowak, dzierżawca dworu pod Pieskową Skałą, zięć właściciela Glanowa. Czekałem całą noc w Pieskowej Skale na oddział, ale nie nadszedł. Dopiero z rana o 9:00, naturalnie wszystko spóźnione. Firganek. Ruszyliśmy 14 sierpnia, proszę zwrócić uwagę na datę, to jest tuż przed świętem Wniebowzięcia Matki Boskiej. 14 sierpnia nocą na granicy zrąbano rogatkę, zdarto orła, rano dopiero doszliśmy do Pieskowej Skały. Ale 1/3 oddziału zdezerterowała ze strachu po drodze. Zamek w Skale, leżący między lasami, był spalony już wcześniej podczas walk Langiewicza. Sterczały tylko okopcone mury. Jeden z kolegów pokazywał mi okno, z którego spuścił się po murze, kiedy Moskale już wchodzili na dziedziniec. Poszliśmy dalej, wiedząc, że spotkanie z Moskalami jest już bliskie. Znów dzierżawca dworu. Po przejściu oddziału wróciłem do Gotkowic do żony. Ale zaraz wziąłem lunetę i wyszedłem na górę koło Przygini, żeby stamtąd śledzić dalszą drogę oddziału, niecierpliwie oczekując, że miną dwór mego teścia w Glanowie i pójdą dalej, żeby połączyć się w lasach smieleńskim. Firganek. Nasza kompania była ostatnia w Kolumnie. Obok nas przejeżdżał hrabia Krukowiecki, którego kosztem oddział ten uformowano w cywilnym ubiorze z dubeltówką zawieszoną przez plecy.
Z pochodu tego wyniosłem takie wrażenie. Gorąco, proch, że nie widać nic, wzrastające zmęczenie, pragnienie i szalony ból głowy. Była może trzecia po południu, gdy nasz pluton został przeznaczony do tylniej straży. Dochodziliśmy do dworu w Glanowie i właśnie podchodziliśmy na pagórek, na którym leży dwór, gdy zza domów położonych na wzgórku za nami pokazał się kozak. Wtem wyszedł z dworu hrabia Krukowiecki, wołając do nas tylnej straży. Kto idzie ze mną na ochotnika? Wstrzymać nadchodzących Moskali, aby oddział miał czas zająć pozycję. Zobaczyłem nagle kepi nad drogą, nad krzakami i twarz wystającą nad brzeg drogi, może o 100 kroków od nas. Huknęły strzały, poczułem prąd powietrza, zmiarkowałem, że kepi i twarz należały do Moskala. Huknęły strzały i po naszej stronie. Krukowiecki po wystrzeleniu swej dubeltówki nie ładował, tylko zawołał za mną do dworu i ruszyliśmy biegiem ku dworowi. Przy wstępie do sieni wszedł Leon Rutkowski, dzierżawca Glanowa. I tu są cztery wersje, co powiedział dzierżawca Glanowa, a co Krukowiecki. W różnych wspomnieniach, ale te należą do tego, który tam był. Krukowiecki rzekł do niego, ja tu we dworze będę się bronił. I wszedł przez ganek od zachodniej strony dworu. Odpowiedzią według niektórych miały być przekleństwa. Wy zbóje będziecie tutaj się bronić, żeby dwór spalono, no ale to jest prapradziad pana Andrzeja Nowaka-Zempińskiego. Pytanie, on był powstańcem listopadowym, tylko widział negatywne miejsce tej sytuacji. Zaledwie stanęliśmy koło okien, gdy buchnęły płomienie w naprzeciwległej stodole, od której zajęły się natychmiast i inne słomą okryte budynki, tak, że dwór był otoczony płomieniami. Karol Firganek, pisząc wspomnienia, narysował ten dwór dokładnie, a ja miałem możliwość zobaczenia rodzinnego planu tego dworu nieco później, już po spaleniu i odbudowaniu. Dwór stoi, jak powiedziałem, do dziś. Karol Firganek jako jedyny zaznaczył miejsca, w których stali poszczególni powstańcy. Ale płomienie ich natychmiast otoczyły. Syczą krokwie, dach trzeszczy, płomie bucha jak ssąga, a w płomieniach dziewięciu carskiej psiarni urąga. Hej, trzy roty piechoty, to nie lada gromada, a ich jeno dziewięciu, lecz co palną, trup palą. Karol Nowak, przez lunetę ujrzałem wielki słup dymu bijący z nad dworu mojego teścia. To było z odległości kilkunastu kilometrów, ale z góry, z wysoka, z nad pieskowej skały patrzył w stronę dworu położonego koło Imbramowic. Nie widział dworu, tylko wielki słup dymu. I naszkicowałem ten widok na bibule z księgi rachunkowej, bo tylko tę miałem pod ręką. I proszę Państwa, ta luneta oraz ta bibuła z datą, podpisem są zachowane i znajdują się w zbiorach i reprodukowane oczywiście w książce. W książce, w zbiorach Państwa Nowaków. Aczkolwiek, prawdę mówiąc, ostatnio ta bibuła się zagubiła. Ona jest znana z licznych fotografii. Gdzieś wsadzili ją w jakieś papiery, bo to prawdziwa bibuła do tuszowania, do wyciskania atramentu i tam są słupki na lewą stronę od rachunków odciśnięte. Widocznie nie miał na czym narysować. Rzeczywiście rysował na bibule. Akurat tutaj to ja sobie podfantazjowałem, że on tak pisze to wspomnienia. O tym akurat nie napisał. Szanowni Państwo, czas na pieśni. W związku z czym pozwolę sobie zaśpiewać właśnie.